Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, witam Was po dłuższej przerwie. Dawno nie grałem Titled Tuesday. Było to spowodowane pierwszą ligą seniorów i chwilą odpoczynku po tym również turnieju wyczerpującym. No, postanowiłem wrócić do gry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Od razu zaznaczam, że można sobie pasek przewinąć o 15 minut i w tym momencie, o 15-16 minut i w tym momencie na pewno turniej rozpoczniemy. Mamy tutaj chwilę na jakieś rozmowy. 15 minut swobodne do turnieju. Turniej Titled Tuesday, przypomnę, 10 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Bardzo silny turniej, w którym biorą udział silni arcymistrzowie z najwyższej półki Europy, również i świata. Pierwszy numer otwiera Hikaru Nakamura, bardzo znany arcymistrz, top 20 na świecie, blitzkarz, myślę, że top 2, jak nie top, dobrze powiedziałem, top 2 na pewno, no wicemistrz świata aktualny w blitzu. Jako jedyny chyba w blitzu jest w stanie rywalizować praktycznie z Magnusem Carlsenem. No cóż, turniej bardzo silny, jak już wspomniałem. Mamy tutaj plejadę arcymistrzów. Już zerkam, chwileczkę szukam pierwszego Polaka, aczkolwiek na liście startowej, aczkolwiek jeszcze jest trochę czasu do rozpoczęcia tego turnieju, więc pewnie ktoś tam się jeszcze zgłosi. O, już widzę tutaj Gaju Chess, czyli Grzegorz Gajewski, polski arcymistrz, sekundant Wiswanathana Ananda, chyba jeszcze aktualny, chociaż nie mam tutaj na tyle dużej wiedzy, żeby... Ale tak, na pewno sekundant był, pewnie jeszcze jest, chociaż nie wiem, jak to Anand, czy on tą karierę swoją już zawiesza, czy kończy, czy jeszcze będzie walczył, nie wiadomo. Mam nadzieję, że będzie grał jak najdłużej, bo jego partie są na pewno bardzo przyjemne w oglądaniu, w analizowaniu, można się wiele od nich nauczyć. Szukam następnych Polaków. Harry Rakiel, tego zawodnika nie znam, arcymistrz. Krzysztof Jakubowski. Aha, zmienił po prostu nazwę, bo wcześniej miał z imienia i nazwiska. Okej. Okay. No ciekawe. No dobra. Szukam kolejnych tutaj naszych polskich zawodników. Nocny Pako. Marcin Sieciechowicz. Szukam. No i tutaj mamy, tak, Patryk Chylewski, DJ Ano. A gdzie jest Szachuś, mój drodzy? Szukam, jest Szachuś, 152 numer. No dawno, dawno nie grałem na Chess.comie przy 332 zawodnikach. No jeszcze mamy 13 minut, więc poczekamy, zobaczymy, jak to się wyklaruje. Zobaczymy, ile zawodników dojdzie. Teraz przypominam, że 13 minut paseczkiem można sobie przewinąć i na pewno turniej się już rozpocznie. Teraz mamy chwilę na rozmowy. Witam Cię, Black94. Witam Cię, dzięki za powodzenie. No, upały już wielkie minęły, moi drodzy, więc dobra pora na szachy, czyli przychodzi nam piękna jesień. Mamy 22 września 2020. Okej, okay. No jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji. Dzięki Dawido za followa. Witam Cię serdecznie. Ja tu w międzyczasie odpalę jedną stronkę, jeszcze coś tam zerknę. Okej. Dobra, to jest to. Okej. Dzień bez samochodu. Tak, coś słyszałem. No Dawido, żeby 7 zwycięstw wpadło, 7 punktów.
Będziemy walczyć. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to forma w internecie. Powiem Wam szczerze, że dobrze mi się grało teraz na żywo szachy klasyczne. Było sporo czasu na pomyślenie. No tablice, kurczę, blade, to jednak troszeczkę jest mało czasu dla mnie już. I człowiek im starszy, tym jest mniej czasu. Chociaż za staruszka szachowego się jeszcze nie uważam. No ale kiedyś tablice były dla mnie na pewno jakieś takie atrakcyjniejsze. Pewnie się w nich czułem. Teraz już się czuję troszeczkę w tych blicach wypalony. Leciutko powiedzmy wypalony. Wolę jednak szachy szybkie, jak już miałbym wybierać, albo jednak klasyki. Ale to się pewnie też zmienia. Kwestia pewnie troszeczkę rozegrania się w danym tempie. Więc no zobaczymy. No zobaczymy, jak to będzie szło teraz znowu w internecie. Do rozpoczęcia zostało 10,5 minuty, więc jeszcze mamy chwilę czasu. Możemy sobie jeszcze pogadać, także zapraszam. Witam Cię, Tury na Tory. Tu, dobrze przeczytałem? Tury na Tory. No dobrze, chyba. Witam serdecznie. No dobra, zerknijmy na listę startową. Jak nie ma jeszcze pytań, to będę zerkał na czat. Mamy tutaj Fedosejewa, Władimira, Aleksander Zubow. Udało mi się z nim zremisować. Znaczy, udało mi się, no to brzmi jak fuks, ale no zremisowałem z nim tutaj raz w tym turnieju. Lim Lee, to jest Wietnamczyk, bardzo silny arcymistrz. Dokładnie nazywa się, już patrzę. Limni? Tak się nazwał po prostu. Inaczej jakoś się chyba nazywa, może w skrócie. Kto tutaj jest z Gruzji? Już zerkam, ale jakoś nie wiem, czy kojarzę tutaj Gruzinów takich silnych. No nie. To jakiś blickarz, który wymiata prawdopodobnie. Witam Cię, strzelcu. Dzięki serdecznie. Tobie również życzę powodzenia. Zerknijmy dalej. GM Dimitri, nie znam. Erik Hansen. No tak. Peter Schwidler. Schwidler? Jak się czyta Schwidler? Chyba Schwidler. Bardzo lubię tego arcymistrza. Bardzo głęboka wiedza merytoryczna, szachowa. Fajnie tłumaczy. W ogóle też bardzo silny arcymistrz zresztą. Ile on ma lat? Około 40 chyba, może troszkę po 40. No już zaraz nie będę zerkał na Wikipedię, ale nadal prezentuje bardzo dobry poziom szachowy w tej czołówce światowej. To nie jest to łatwe. Ja wiem, strzelcu, że nie grasz w tym turnieju. Tak po prostu. Powodzenia ogólnie. Zapraszam przy okazji Was na 23 września, czyli jutro, środa, godzina 18:30 na szachusiowy turniej. Tempo gry 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika, możliwość berserku, czyli obcinania czasu kosztem zyskania większej ilości punktów po zwycięstwie. Okej, patrzymy dalej. Żigałko Siergiej nam się pojawił, moi drodzy, a on często bywał tylko na Liczesie. Często grał na Liczesie. Okej, więc ma zamiar tutaj powalczyć. No dobra. Przepraszam. Żigałko Siergiej był mistrzem Europy w szachach błyskawicznych w Katowicach, zdobył ten tytuł, a ciekawe jest to, że w pierwszej rundzie grał z Piotrem Gołuchem. Poczekajcie, Piotrów Gołuch go dwa razy sieknął? Nie, to nie Piotrów Gołuch. Piotrkowi też wtedy świetnie poszło, ale to chyba nie był Piotr Gołuch. Nie pamiętam jego przeciwnika, ale jakiś taki nasz polski mistrz FIDE bodajże około, czy mistrz krajowy, go tam dwa razy Jerzy Kyć prawdopodobnie, jak dobrze kojarzę. To było parę lat temu. No ale mimo wszystko wtedy się Siergiej podciągnął i ten tytuł Mistrza Europy zdobył, więc też trzeba mu oddać tutaj uznanie. Na minutkę wymiata w internecie, to wiem, że jest niezły. Ale co to są szachy na minutę, słuchajcie. Anton Demczenko, grałem z nimi dwa razy, bodajże w tym turnieju. Elianow grałem raz. No zobaczymy, czy uda mi się trafić na jakiegoś arcymistrza, z którym nie miałem przyjemności grać. Oby tak się wydarzyło. Gukesz. Z tym chłopakiem, tak nawet bym powiedział, no chłopakiem, już młodzieńcem powoli.
On ma lat chyba 14, jakoś tak. 14, nie, więcej. 13, teraz ma chyba 15 lat. Arcymistrz, moi drodzy. Grałem z nim partię klasyczną w Warszawie na Najdorfie i pierwszą rundę. Przegrałem tą partię, ale fajnie grał w szachy. Tak widać, że bardzo mocno. 13 lat miał wtedy, słuchajcie, no masakra. 13-letni arcymistrz. No to Hindusi tam mocno naciskają na karierę szachową. Jak już grają w szachy, to już na maksa. Bardzo ładnie gra w szachy. Znaczy jego ranking idzie naprawdę do góry. Tam 2500 ponad ma. Więc szapoba, trzeba cisnąć na pewno. Do turnieju mamy jeszcze 5 minut, także można sobie pasek również w tym momencie znowu przesunąć, ale zapraszam do dyskusji jeszcze chwilę. Okej, okay, herbatka musi być. Aleksiej Shirov jest, słuchajcie, wow! Aleksiej Shirov, będę starał się go obserwować. To jest szachista, nie chcę powiedzieć starszej daty, ale pomiędzy tymi nestorami szachowymi, a pomiędzy młodzianami. Taki średni wiek, powiedzmy. On ma... Będę go śledził oczywiście. Bardzo lubię jego grę. Agresywny zawodnik. Czy tutaj jest? Może dodaj do znajomego. Spróbujemy go dodać. Aleksiej Shirov mieszkał w Polsce, moi drodzy. Piszesz mi, strzelcu, że tytuły w takim wieku. Ja się cieszę, że jedynkę mam, a od niego trochę starszy jestem. Zdobyłeś jedynkę, z tego co pamiętam, chyba walczyłeś o tą jedynkę, jak dobrze kojarzę, także gratulacje. Tak, ale słuchajcie, ja tutaj w ogóle jestem podjarany tym, że jest Aleksiej Shirov w tej stawce. Strasznie się cieszę, zobaczymy jak mu będzie szło w internecie. On w ogóle bardzo dobrze gra oczywiście na żywo i bardzo agresywne szachy uprawia. Także zobaczymy jak to będzie mu szło. No poświęceń to on się kompletnie nie boi. To jest, słuchajcie, taka młodsza kopia świętej pamięci Michała Tala. Mówią na niego czarodziej z Rygi, zastępca czarodzieja z Rygi. Okej, okay. Mamy Maćka 9-2, czyli naszego Maćka arcymistrza Klekowskiego. Któż to jeszcze ze znanych mi arcymistrzów? Tak patrzę po nikach, nie widzę za bardzo. Chess Queen, Aleksandra Kostieniuk, mój drodzy. Była mistrzyni świata. Tak, piękna graficzka, piękne zdjęcie. Elegancko. Okej. Okay. Fajnie by było na przykład zobaczyć w tym turnieju takich arcymistrzów jak na przykład Aroniana lub Radżabowa, Mamed Jarowa. O, Sergiej Karjakin się pojawił. A tutaj kim jest ten zawodnik? Taki ciekawy nick, długi. On YouTube. Dmitrij Andrejkin. Aha, czyli założył sobie prawdopodobnie kanał o takiej nazwie. Czyli też zmienił sobie nazwę w swoim nicku. Okej. Okay. Czy ja jestem w stanie też zmienić swoją nazwę w nicku? Dobra, niech tak zostanie jak jest. Moi drodzy, mamy 3 minuty do rozpoczęcia turnieju. Jeszcze trochę, jeszcze chwila. I jedziemy z tematem. Mamy tutaj też rosyjskiego arcymistrza, super wymiatacza, Władysława Artemiejewa. Bardzo dobry taktycznie podobno, bardzo dobry taktycznie. Także świetnie. Jeffrey Young, jak dobrze kojarzę. Xiong, źle powiedziałem chyba. Xiong, Young. Xiong po polsku, jakbym czytał te literki. Dobra, mamy to. Dziękuję Ci za... tak, pierwsza liga poszła, bym powiedział, wyśmienicie. Mogło pójść jeszcze lepiej, ale myślę, że wynik całkiem zasłużony. Bo na przykład pierwszą partię i drugą mogłem równie dobrze przegrać. A z kolei z Łukaszem grałem trzecią rundę i no, strategicznie była wygrana partia. Niestety nie docisnąłem, jeden błąd i się posypało. Ale jestem z partii w ogóle wszystkich bardzo zadowolony i to jest chyba najważniejsze, bo czuję progres po prostu w jakimś stopniu. No ale to mówię, szachy klasyczne, nie wiem, może po prostu klimat górski tak dobrze zadziałał. Nie mam pojęcia, ale poszło fajnie. Witam Cię Tomasz Rutkowski, witam Cię serdecznie, dzięki serdeczne za powodzenia.
Półtorej minuty do rozpoczęcia. Moi drodzy, za chwilę ruszamy. Jeszcze tylko zerknę tutaj na kamerkę. Odrobinkę się tutaj pomniejszę. Ok. I za chwilę startujemy. Mamy 610 zawodników. No widzimy, będzie Kacper Polok relacjonował też turniej Title Tuesday. Ciekawe, czy będzie tylko polskich zawodników szukał. No bo jest to bardzo możliwe, ewentualnie na Kamurę. Także też polecam zajrzeć na jego kanał Twitchowy. No powoli ludzie już wracają z wakacji. No i wracają do swoich, powiedzmy, codziennych zajęć. Czyli twitchowania, grania w szachy. O, mówię o szachistach głównie. A można tak prywatnie pytanie zadać. Ile się przygotowałem na partię na pierwszej lidze? Wiesz co, strzelcu? Z zegarkiem w ręku nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, ale solidną godzinę zawsze na przeciwnika, jak czasem nie dłużej. Ale to było takie przygotowanie. No tak, tak, tak. No to było solidne przygotowanie. Czasem 2 godziny, czasem 3 godziny z przerwami, trochę rano, trochę po śniadaniu, trochę przed partią. Tak to mniej więcej wyglądało. Dobra, moi drodzy, lecimy. Pierwsza runda startuje. No i mamy... Myślałem, że arcymistrza CMA. Dobra, widzę 2,51. Zawodnik z Finlandii. Dobra, gramy gambit hetmański. Tutaj będzie Niemcowicz. Nie będzie Niemcowicz. Bicie. Mamy takie struktury. Struktury w Benko. Okej, zagrajmy. Jak zagrajmy? Zagrajmy E3. I zagrajmy tak. Tu, żeby nie wpuścić skoczka, plan skoczek na C4. On może skoczkiem tu czmychnąć. No i czmychnął. No muszę zagrać niestety tak. On może wybić. Raczej to zrobi. Bez wahania. No ja planuję sobie zagrać gońcem. Skoczkiem. No A4 myślę, że muszę. Żeby nie było B5. Hetman tutaj. No dobra, skoczek C4, hetman B4 prawdopodobnie zagra. To hetman D2 chyba w ten sposób rzucimy. Okej, tutaj jeszcze jest opcja bicia, to trzeba policzyć. Hetman D2 myślę, że jest spokojniejsze, bo grozi bicie na D6, a tutaj obronić na C3 trzeba. Również pionka na B2 przy okazji. Czy hetmana można złapać? Można było próbować hetman C2, wieża A3, wieża B3, ale jest goniec F5 nieprzyjemne. Jakieś E4, wieża E8 mogły nastąpić, więc hetman D2 myślę, że jest lepsze. No tutaj pionka będzie pewnie bronił poprzez ruch wieża D8, zgadza się. Spróbujemy... Chyba tak zagram z opcją wieża. Tu jeszcze goniec by się przydał, złapałbym praktycznie hetmana. Niech się zastanowi, bo nie ma takiego ruchu B5. Tu skoczek nie może, bo bije tu. O właśnie, słuchajcie. A jednak ruch A5 trochę go paraliżuje w tym momencie. A ja sobie spokojnie zagram ruch przyjemny i spożyteczny, goniec E2. Jednak zagrał, dobra, czyli idzie na zadry. No przyjąć ofiarę chyba muszę. Muszę czy nie muszę? Jak zagram mi tutaj, to ja zawsze mogę mu kopnąć tam. Słuchajcie, jeszcze taki fajny ruch widzę. Chyba tak zagram. Bardzo ciekawie to wygląda, prawda? Niech skoczek zaraz gdzieś odejdzie i hetman ma problemy. Może jeszcze goniec F6 jest dobre. Wieża F4 może? Wtedy wieża E4? No dużo jest ciekawych opcji. Roszadę sobie zaprzepaściłem w tym momencie, ale już jest pozycja dosyć dziwna. Witam Cię serdecznie. Zaraz wyślę Ci link do turnieju za chwilkę. Słuchajcie, zagram chyba tak, jeżeli mi pogoni wieżę, to zagram tu i będę nawet się pokuszę się o bicie, ale on zagrał tu, dobra, no to wieża E7, bardzo niestandardowo stoi wieża.
Strasznie jest nadrowo. Zobaczcie, gdzie stoi wieża w ogóle. Pionek E3. Wieża zawędrowała z H4 na E7. Dobra, tutaj i co wtedy? Aha, będę musiał poświęcić. No jeszcze tak, skoczek E8. Na pewno tak zagra. No, w ostateczności zbiję tutaj oczywiście. I tak będę musiał postąpić. Ale widzę teraz plan. Hetman mi tu ucieknie, bo widzę taki ruch. Potem wieża A4. Tutaj zagrywa, a to jest ciekawe. Słuchajcie, gram tak. I teraz tutaj. No i teraz tak, wieża ucieka. Ja gram wieża A4, goniec C4, biorę hetmana. To jest po ptokach. I roszada nie była potrzebna, jak widać w tym momencie. Tu coś grozi, nie widzę. Aha, wieża A4 nie mogę, bo goniec. Ale zaraz, chwila. Mogę teraz tu zbić. No to to bije i wieża A4. I chyba hetman dalej jest uwiązany. Chyba jest hetman uwiązany dalej. Nie ma gońca tutaj, nie ma strzału na C3 wtrąconego, więc jest to wykorzystane. Okej, okay, goniec na C4. Jest po zawodach, po hetmanie, moi drodzy. Tak, tu chyba jest dobrze już. Czy tu jest na pewno dobrze? Tu już partia jest wygrana, tylko trzeba ją oczywiście jeszcze docisnąć. Wiadomo, w internecie różne się chochliki dzieją. Myślę, że taki ruch wystarczy bronić. No, myślę, że tak też wystarczy. A no, może skoczkiem. I zagramy zaraz G4, aby przytrzymać tego pionka i nie puścić tych. Dobra, przeciwnik tutaj nam zaufał, poddał partię. Dobra, mamy pierwsze zwycięstwo. Pierwsza runda, jeden punkt, jest dobrze. Jest dobrze. No dobra, zerknę w takim razie sobie szybko na analizę z silnikiem. Czy jakiś tam błąd przypadkiem nie popełniłem? Mamy w ten sposób. Tu jest wszystko dobrze. C5, tak, tak. D6, tak, tak. Goniec F4, ok. Goniec G7. I czy gra się... Hetman A4 się gra? W sumie też jest jakaś logika w tym zachowana, dlatego że jak goniec nas przepędzi, gram na przykład hetman B3 z atakiem i z atakiem na D8, na D6. Jak goniec ucieknie, to zawsze mamy hetmana już na B3. Może, może, może. Ciekawe. Trzeba przejrzeć teorię. No Dawido niby poszło łatwo, ale wiesz, w grze to nigdy nie jest łatwo. Teraz już jest oczywiście, jak się ogląda albo analizuje. Skoczek D2, no właśnie, gorzej zagrałem skoczek D2. Ale czasem jak się gra jakieś takie ruchy gorsze, troszeczkę gorsze, to potem... No teoria zaleca, jak widać, goniec D3, goniec E2. No cóż, poszło jak poszło, nic nie poradzę. Tutaj goniec, skoczek na H5, goniec. No powinien wybić od razu, zagrał A6. A4. No niby u czarnego jest wszystko dobrze. Tego gońca mi zbija i czarny żyje. No i tak. No i tutaj zagrał już ruch zły. Hetman B6. Za szybko się chciał rzucić. No właśnie. Czyli gruby błąd przeciwnika. Hetman B6. Za szybko na skrzydle chciał zagrać. Skoczek C4. To jest najlepsze skoczka, dla skoczka miejsce w tych schematach. Skoczek bardzo ładnie tutaj atakuje wszystkie ważne pola. Jeszcze broni przy okazji. Coś cudownego. No, hetman wjechał. Czy można było coś lepiej zagrać? Wieża A3 pokazuje. Aha, tu jeszcze jest w ogóle opcja wieża A3 i od razu wieża B3. To tego nie w ogóle tego nie przewidziałem. Myślałem, że tylko tak można w ten sposób hetmana łapać. Ok. Goniec D6 też pokazuje. Właśnie, goniec D6 było. Ale tu trzeba liczyć jakieś wtrącenia. No, jednak wolałem chyba zagrać tak praktycznie, żeby nie liczyć za dużo, no ale to może kwestia też doświadczenia. Aha, bije tutaj, goniec bije, gońca czarno-pawlowego czarne tracą. Hetman, skoczek D2 nawet mogę zagrać. Okej, okay, no. W partii klasycznej może bym się zdecydował, jakbym sobie trochę doliczył. Bicie, bicie, wieża D8, co nie zmienia faktu, że nadal białe są ok. Skoczek D7, pokazuje teraz co? Skoczek jednak bije D6. A wieża H4, jak ocenia, ciekawy jestem. Też no mały plusik jeszcze. G5, czy wieża E4 pokazuje? Bierze pod uwagę teraz przy drugiej linii. Ok, wieża E4.
No spoko, Dawido, spoko, spoko. Tak, wieża E7. Zobaczcie, wieża tak strasznie dziwnie zawędrowała, ale ona stoi tu chyba okej. Znaczy, no tak komputer teraz koło równości pokazuje, goniec F8. Goniec F8 już jest niedobrze, bo tu wisi hetman. Wieża C7, skoczek E8, to wieża A4, wieża D7 i skoczek B6 od razu. Aha, bo tutaj już są opcje złapania po prostu hetmana, dobra. No ale wybicie, tutaj wjazd, to praktycznie jest to samo. Na D7, tak, wieża A4. Dobra, tutaj jest zwycięstwo. Dobra, okej. Było dobrze. No dobra, jest zwycięstwo, czekamy na kolejną rundę. Jak tutaj się nam klaruje partia? Hikaru jeszcze gra? Już nie gra, już wygrał. Okej. Artemiejew już również wygrał. Tutaj też jest koniec partii. No dobra, czekamy na kolejną rundę. I lecimy z tematem, moi drodzy. Ktoś gra? No jeszcze grają. No to mamy remis oczywiście. Pion bandowy remisuje. Gdy król oczywiście broni tego pola przemiany. Okej. I tutaj partia jeszcze trwa. Co tu się wydarzyło? Czas spadł? 0-1. Aha, białym. Także na jedno wychodzi. Okej, wszystkie partie są zakończone za chwilę. Runda numer 2, start. Okej, mamy mistrza międzynarodowego. Znowu białymi gram. No, ciekawie nas kojarzy. No to jedziemy. D4. Okej, C4. G6. Ciekawy jaki wariant będzie. Okej, obrona królewsko-indyjska nam się szykuje. Zagrajmy skoczek F3. Goniec E2. Tak, E5. Goniec. Skoczek C6 tu jest słabym ruchem. Zagrał dobrze. Zagrał dobrze. No to przepchamy piona. Czy skoczek G4 nastąpi? Witam cię serdecznie. Dzięki serdeczne. Dobrej zabawy również życzę. Zagrał. Ok, tak grają. Nie boją się nic. Zgoda. Zagrajmy tak. Tu może być G5. Teraz posunięcie zagrane. I F5. F5 to chyba F3. Ważne, że jeszcze nie mamy roszady. Jak on na nas się rzuci, to będę próbować grać długą roszadę. Jeszcze nie wybił. I chyba nie ma zamiaru, czy robić krótką. Obawiam się trochę tego ataku. Nie no, krótkiej jeszcze nie zrobię. Zagramy Hetman C2. Przy wybiciu, no właśnie, pytanie jest co przy wybiciu, bo skoczek mi tu wchodzi. Bardzo nieprzyjemnie zresztą. Przy wybiciu czy pionkiem wybić? Tak, zagrał w ogóle. Okej, no to teraz robię długoszka. Będzie się tam rzucał, ok. Zagrajmy tak. Tutaj będziemy naciskać. Ciekawe, czy przepcha. To też jest pewnego rodzaju słuszna decyzja. Przepchał i będzie B5 grał prawdopodobnie. No ja tego pionka chyba muszę przyjąć. Ja go wezmę, mimo długiej roszady. Ja tego pionka wezmę. Tu jeszcze G4 mi się taki ruch podoba. Chociaż poświęcenie na G4 może być całkiem nieprzyjemne. Zagrał od razu tak. Miał prawo. Królem na B1 czmychniemy szybko. Okej. Spróbuję tak i zagrać tak. Coś tu pokombinować na skrzydle.
Wieża zagrała tutaj, dobra. Może tu. Ciekawe, czy B5 teraz wrzuci. Nie wrzucił B5, pewnie za chwilę to zagra. Ale zaraz, ja mogę A4? Czy grać A4? No dobra, gram, już niech będzie. Wiem, że to jest troszkę osłabienie króla, ale niech będzie taki ruch. Żeby B5 nie zagrał. Czy on B5 będzie musiał prawdopodobnie. Prędzej czy później. Może tak? Może tak, z opcją skoczek B3, żeby tu nie wszedł. I potem tak. A to też otworzę mu linię, bo on wtedy się przepcha. Dobra, tutaj spróbujemy zagrać gońcem, żeby coś pomieszać na E7 w przyszłości. I tutaj skoczkiem chyba trzeba tak będzie zagrać. Jeszcze on tutaj szykuje bicie i wtargnięcie wieżą na G2, też na to trzeba zwrócić uwagę. Dobra, tutaj zagrał, tutaj. Wieża C2 się przyda zawsze. Będę na G2 bronił, bo zaraz tutaj zagram. I A5 mimo wszystko chyba będę kombinował. Chcę wymienić gońce. Chcę mi te gońce wymienić. Czy to zrobić? Chyba będę musiał chociaż. No dobrze, wymienimy te gońce. Zagramy skoczkiem i A5 szybciutko. Mój hetman stoi bardzo niestandardowo, ale muszę w ten sposób grać. Teraz on może coś na skrzydle podziałać. Tutaj? Jak mi się uda tu zagrać, to w ogóle będzie dobrze. A jak wymieni, to też jest spoko. Wybił tu, wybijam. Goniec wjechał, okej. Wymiana gońców będzie dobra? Będzie dobra wymiana gońców. Też goniec G2 groziło. Okej, dobra. To tu mi się chyba podoba. Skoczkiem gram tutaj. Gram tak do obrony i hetman wraca do obrony. Tu się powinno chyba trzymać wszystko. Tak, zagrajmy. Pytanie, jak progresować? Na pewno odejdę od związania. Spróbuję tak. No tak, muszę. Muszę grać aktywnie. Aha, bo jak mnie wbije, to tu wybija. Kurczę, tego nie przewidziałem. Dobra, podstawiłem w takim razie. Zapomniałem, że muszę bronić pionka na F3. Aha. No właśnie. Nie jest dobrze. Tutaj wybijam. Zrobię sobie wolniaka. Troszeczkę dałem przeciwnikowi pograć. Zapomniałem, że tu wisi. Tak jeszcze mogę szybko zagrać. Odpędzić skoczka. I tak zrobimy. Z planem H4. Dobra, plan H4 jest. Chociaż czy to teraz ma sens? No na pewno. A skoczek na D6 przejdzie. No dobra, ale tak. Okej, i tutaj. No tak, szacha widział, dał. Z kąta. Tak. Jakieś pułapki. Żadne pułapki, niestety, szach. Czy tutaj są szachy u niego? No muszę tak. Mało czasu. Robi się trochę niebezpiecznie. Właśnie. Dobra, próbuję wieżówkę grać.
A, wieżówka będzie jaka? Przegrana wieżówka. Dobra. Okej, no niestety, kurczę blade, no zabrakło czegoś. Ale powiem wam szczerze, nie czułem się tu źle. No, przeciwnik ze mną nie wygrał, to ja z nim przegrałem raczej w tym momencie. No jestem ciekawy, bo czułem, że jest dobrze. No dobra, baty muszą być w jakimś stopniu. Witam cię, wujek Kosa. Zobaczymy, jak to wyglądało. No tutaj tak szybko przylecę ten debiut, bo tu na pewno jest ok. G5, tak, F5. Pokazuje bicie, F3, dobra. Tu jest jeszcze względnie. Dobra, czy teraz hetman C2? Goniec F2 niby pokazuje jakieś H3, skoczek H5. No tak, tu niby nic nie ma. Hetman C2 może to nie to, ale. I ruch C5 zagrał. Dobra, długa. A6. Goniec. To zmusiłem przeciwnika trochę do ruchu F4. No dobrze się tu czułem, słuchajcie. Tu wszystko było dobrze według mnie. G4. Król B1. Dobra, tak, tu jest wszystko. Hetman B3 może już. Ale nie, no cały czas jest ok. Względnie jest ok. Jeszcze myślałem, żeby tu zagrać, ale to też chyba nic nie daje, bo zawsze skoczek. Chociaż ciężko powiedzieć, może B5, bicie, bicie. Goniec bije, zawsze skoczkiem wracam bronię. Może A4 wtedy? Nie wiem. No zagrałem jak zagrałem, wieża C1, goniec D7. Było dobrze, tak, było bardzo dobrze. No A4, hetman A5. Dobra, hetman A3. Koło remisiku, wiesza, goniec H4, tak. Pytanie, co tutaj zrobić, nie? Tam się dostał jednak. Wieża C2. Goniec. Jestem ciekawy, gdzie gruby błąd popełniłem. Pewnie tam B4 za szybko poszło. Dobra, już po temacie nie zdążyłem. Mistrzyni międzynarodowa. Wiem, że mówicie, żeby nie zerkać na buzię, ale zerknijmy. O. Piękna kobieta, no co zrobić? Trzeba się męczyć przy szachownicy. D4, konie F6. Jedziemy, obronę królewską indyjską czarnuszkami. G3 będzie wariant. Okej. Zagramy sobie tym razem w ten sposób. Tutaj do E5 dojdziemy. Okej. Może wieża E8. Jeśli D5 to skoczek. Skoda. To tak. W takim razie. Bijemy skoczek C5. Hetman C2, A5, żeby nie było B4. Tutaj grozimy biciem oczywiście na E4. A5 jest. Nie są to łatwe pozycje czarnymi, słuchajcie. Do łatwych nie należą. Hetman C7 się zawsze przyda. Schodzimy z tej wieży tutaj. B3, ok. Skoczek, tylko gdzie ten skoczek ma iść i co on ma robić? Może tak, próbować przestawić, może A4. Dobra, skoczek B6. Witam cię, Zibi. Cześć. Dobra, tu będzie groziło tak. No to jedziemy tak. Przy wymianie goniec wymienia i jest opcja na A4. Więc ten ruch A3 może nie był najlepszy, bo tu osłabi ruch C4. Tak mi się wydaje. Zaraz, niczego nie podstawiam. Tutaj nie, niczego nie podstawiam. Chociaż właśnie, jak skoczek odejdzie na przykład, A4 nie działa, bo jest tutaj strzał, ale oddanie tego gońca może być dla mnie kluczowe, więc może się... Tak, myślę, że pionka oddam bez problemu.
Koń E2. To tak jak mówiłem. Dobra, gram tak bez zastanowienia. Oczywiście może tu być strzał, bicie i skoczek. Ja wtedy zagram na przykład hetman C7 z powrotem. Ale ona nie będzie miała tego silnego gońca. Ona przyjęła ofiarę jednak. Dobra. Tutaj, wow. No to hetman A6. Prowokacja do B4. Do B5, przepraszam, żeby skoczek też miał furtkę. Tu wisi, to nieistotne. Tutaj wisi. No trochę się dzieje. Przeciwniczka przede wszystkim nie ma czarnopolowo... Polaka, to mnie na szczęście. Dobra, gramy tak. Tu na D4 się wbiję za chwilę. No to ta pozycja jest dobra dla czarnych, według mnie. Wiadomo, że tu skoczek też wejdzie. Chyba pionem. Gońcem? No pionem. No skoczek wchodzi, no hetman D8. Hetman C5 będzie dobre? Chyba będzie dobre. A tak przy okazji, a zaraz będę planował tu i tu. No mogę wziąć piona, ale wieża tam. Może jeszcze nie teraz. Spróbuję jednak szybko figurę wyprowadzić ostatnią. Z opcją wybicia tutaj. Nie pozwala mi przeciwniczka. No to gramy w takim razie tu. Skoczek D3 nie można, bo jest bicie na C4. Jeszcze jest opcja też bicia na B5. Już nie. Pytanie, czy tak zagrać. Może jakiś taki ruch typu H5. Poczekam na ten ruch, wtedy biję tutaj. Dobra, to H4. No to teraz już męczę, bo jest goniec E5 jeszcze. Nie poszło tak. No to tak. To trochę koncepcja gry mi się teraz zmienia i gram sobie tutaj z opcją goniec E5 i atakiem. Chociaż też mogłem tak zagrać szybko i atakować. Powiązać tutaj przeciwniczkę. Ok, to gramy tak. Mocno atakujemy. Król G7, wieża H8 i atakujemy. Tu się trzyma. Prowokacja do wybicia teraz jest. Tu skoczek wejdzie. Nie no, wieża H8. Wieża H8. Grozi po prostu strzał na H3. Skoczek F4, to wybijam i tam na H3 rąbię. Jest zwycięstwo w kieszeni. Także widzicie, struktura pionków, jakby to powiedzieć, no. No dobra, bicie. Hetman musi odbić. Jeden pion wzięty. A, jeszcze to nie jest koniec partii, słuchajcie. Pytanie, czy tu... nie no, wybijam. Wybijam hetmanę. Problemy z głowy się... Problemy się kończą, dobra. No i tam na H2, no to jest zwycięstwo. To musi być zwycięstwo. Trzecia gra, moi drodzy. C5, przeciwniczka coś kombinuje. Damy szacha kontrolnie. G5. G5, no. Wieża. Wybić trzeba. Może gońce zaatakuje. Aha. Powiedzmy, że tak. Dam tego pionka wziąć. Tutaj. I zasuwam. Tutaj w ogóle poszło. Nie no, chyba do przodu szybko idę. Nie biorę nawet tego piona. No jest zwycięstwo. Ok. Co mnie niezmiernie cieszy. 2 na 3. Co tam piszecie do mnie? Już czytam. Nie no, 100% nie ma skuteczności, bo jedną przegrałem. Mam 2 punkty na 3 partie. No wujku, nie wiem czy w formie. Zobaczymy. No tak troszkę powiem szczerze, że mam lekko oczy zmęczone. Już człowiek wrócił do praktycznie trybu pracy, więc też jest trochę inaczej niż wakacje. Michał pisze 2 na 3. Dobra. Witam cię Guci. Dobra, okej. I czekamy na kolejną rundkę. No, przy okazji oczywiście też pyknę analizę szybką, jak mi czas pozwoli. No to jest do tego momentu jest chyba wszystko normalnie. Czy wieża E8 jest taki ruch,
Wydaje mi się, że jest. No D5, skoczek C5, hetman C2. No okej, po tym wieżu niby trzeba wracać. Ale to tak prowokacyjnie zagrałem, żeby zagrała D5, tak. No w internecie to można grać cuda. Moi drodzy, jak do Was mówię, to dobrze mnie w ogóle słychać, bo tak czasem mówię trochę ciszej i nie wiem, czy jest komfortowo dla Was. Więc dajcie znać, czy jest ok. Jak sobie na przykład tak mówię w ten sposób do siebie, jak gram w szachy, to nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Jest ok. Dobra, dzięki za potwierdzenie. Ok. Oj, za daleko. W tym momencie to było tak. Ok. C6. Goniec. Dobra. I już pokazuje lepszy od czarnych? Nie. Bić. I skoczek C5. Ok. Hetman C2. Czy ja czegoś tu nie widziałem? Hetman. Ha, zobaczcie. Hetman E7 było dobrym ruchem, bo on to wymusza zagranie F3. No niekoniecznie wieża A na E1 też pokazuje. O, ciekawe rzeczy. A5 również. A5 zagrałem. Dobrze. Wieża D1. Hetman C7. B3, skoczek D7. No przeważka u białych, zobaczcie, plus 1,5. No ale co mnie to interesuje? Nie, no oczywiście, przewagę komputer pokazuje pewnie dlatego, że... Znaczy nie, tak mi się wydaje. Nie zrobiłem tu chyba błędów jakichś w tym debiucie. Ze względu na przestrzeń w centrum, tak myślę. A, komputer to komputer, wiadomo. Wieża E1, hetman B6, skoczek B6, duża przewaga. Co? No właśnie, tu się często łapię na te pułapki. Przeciwniczka mogła zagrać. Skoczek scena B5, zauważcie. Jak wybijam pionkiem, skoczek wybija. Atakuje hetmana. Hetman za dużo odejść nie ma i skoczek bije na D6 później. Tu wisi, tu wisi, tu wisi. Ajajaj, muszę uważać na taki ruch. Znaczy na taki ruch w przyszłości. Ja tutaj, grając tą partię, wiedziałem, że coś tutaj takiego możliwe jest, ale nie sądziłem, że od razu wchodzi. No nieźle. Poszło A3, więc gorzej. Skoczek uciekł. No to A4 bez zastanowienia. Trzeba taki ruch grać od razu. Wybicie. No tak jak już mówiłem, koń A4, komputer liczy dobrze dla siebie, ale chociaż to jest plus 0,3, plus 0,4, plus 0,3, niecałe. Nawet 0, zobaczcie. Bo jak skoczek zbije na A4, gram jakiś hetman A5, czy tam hetman A6 powiedzmy. I trzymam tego skoczka, bo tu pionek zawsze wisi, ale ten pionek też następny pada. A nie, hetman A5, bo tam wieża podwisa. A to są jednak szczegóły. Dobrze. B4, hetman A6, skoczek B1, dobrze. I C5, wydaje mi się, że dobrze. B5, tak, czułem, że tu jest dobrze już. Chyba się nie myliłem. Nie myliłem. Kolejna partia. Znowu 2700, jakiś mistrz Twida silny. Okej. Okay. Międzynarodowy? Ciekawa narodowość. Międzynarodowy. Ok, C4. Jak tu grać teraz? No, zagrajmy swoje. Ok, gramy swoje. Znowu z G3. Tak, jak grał Kasparow. Tu od razu. A to mamy znowu podobne schematy, co w poprzedniej partii. I znowu wieża E8. Mówiłem, żeby tego ruchu nie grać, prawda? Ale zagram. No zagram, no. Zagram i już. Koniec. D5 jest lepsze. I tak, C6. Wieża E1 już jest chyba lepsza. Tak, trochę lepiej gra przeciwnik. B3. Tak, troszeczkę lepiej. No bić trzeba, bo goniec A3 będzie groziło. Zagrajmy tak od razu. Znowu podobna partia, prawda? Przed chwilą analizowaliśmy. Będzie się działo. Tutaj nie ma H3. Aby się nie działo na niekorzyść. Tych wariantów troszeczkę mniej rozegrałem w swoim życiu. Mniejsze doświadczenie. Zobaczymy, jak będzie. F3? F3 nie może być chyba zbyt dobre. Zagrajmy sobie tak. A5. Dziwny ruch F3 w ogóle, od razu. No dobra, kumam. Chyba tak, czy tak, znowu. No dobra, hetman C7, powtórka, no. Powtórka. Co teraz, może H5, spróbujemy i tak coś tam zadziałać. Wieża. No tak, zagrajmy, on G4.
Ten pionek pójdzie na stracenie. Chyba to nie była dobra droga. Tu od razu zagrał. Zobaczcie, od razu tu zagrał. Jasny gwint. Ale to już jest troszkę inna pozycja, bo gram tak. A, wieżą tutaj jeszcze bije na D6. Ojej, no to podstawiłem, nieźle. To mnie nieźle tutaj rozwalił przeciwnik, trzeba przyznać. Kurczę, blade. No nie jestem dumny z tej pozycji, niestety. No nie mam odejść hetmanem. Żadnych. Nic pożytecznego tu nie widzę. O Boże, kochany. Ale ze mnie loser. Tak łatwo poddać. Nie wiem, tak zagram, chociaż zawierzę, jeszcze chwilę powalczę, ale to pewnie tylko przedłuża męki. Jeszcze mniej czasu. No, podstawka niesamowita. No. Znaczy banalna, nie niesamowita. Po prostu banalna. No, powinien tu lać wszystko i wygrywać. Tu jeszcze wezmę wieżę. Może jakieś cuda? Trochę. Może coś tutaj się uda. Bicie tu jest. Może jest, może i nie ma. Jest bicie. Czy skoczek może coś zamieszać? Chyba nie może. Co tu grać? Tak, od razu zaatakować. I na E7. No świetnie, Krzysztof. Czy takie ruchy są? No właśnie, zagrał. Mój skoczek nie ucieka. Gońca mnie wybił silnego. W ogóle jak to stoi? O rety. O. Nic dobrego tutaj nie będzie, słuchajcie. Gram tak. Jeszcze opcje, że skoczkiem ucieknę na chwilę. Dobra, tak. Jak to wygląda? Hetman za... O, już i tak za mało tych figur do gry. Dobra. Nie ma co się męczyć. Ale beznadziejnie pograłem. Jeszcze przed chwilą analizowałem, prawda? Trochę za mało czasu na przygotowanie w tym wariancie. Dobra, już tego wariantu nie będę grał. Nie będę się wygłupiał po prostu. Chociaż przeciwnik lekko mnie do tego zmusił. No nie, no 2 na 4. No, tragedia. Panie Koso, niestety Szachuś nie jest dzisiaj w formie. No chyba, że jakiś cud się zdarzy. Nie wiem. Wygrana z arcymistrzem może mi jakoś by pobudziła. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak to mówią. I po czwartej rundzie mamy prawdopodobnie tam kilka minut takiej przerwy, więc możemy sobie teraz pogadać chwilę. Kurde, no. Wybaczcie za moje takie, wiecie, narzekanie lekko, ale no, taka złość sportowa mała, no. Zawsze po przegranych partiach. Chociaż tu przegrałem uczciwie, no nic nie widziałem. Także skoczek B5, znowu ten motyw ze skoczkiem B5. Znowu ten motyw ze skoczkiem B5. Dlaczego ja tego nie widzę? Tam hetmana na E7 chyba trzeba wstawiać w takim razie. Żeby nie było niespodzianek. Dobra, co tutaj się dzieje? Nakamura gra. Nakamura ma więcej czasu. Wow, co za ruch piękny. Bardzo ładny ruch. Tutaj jak skoczek zbija, to skoczek C6 i wybija prawdopodobnie. Oczywiście pionek więcej u Nakamury. Z kim on gra? Z jakimś silnym mistrzem międzynarodowym. Najwidoczniej. Mały Aleksiej. Okej. Okay. Pewnie jakiś król F1 bym zagrał. Tutaj jest kilka sekund, więc też ciężko grać na sekundach.
Jak trenuje Dawid? Mało trenuję teraz, mało. Ale głównie skupiam się, no to nie jest tajemnica, skupiam się na debiutach, na wariantach. Jak widać, nie wychodzą mi tutaj, ale to jest blicy. Ja tutaj traktuję bardzo, znaczy staram się traktować to bardziej rozrywkowo niż poważnie. Co? No 1-0, tak, technika tutaj na Kamur. Jeszcze dokładne byłoby chyba takie zagranie, w ogóle można było cofnąć, ale to już szczegół. Pionek i tak wisi, i tak wisi. Dobra. No miło popatrzeć na zawodowców, prawda? W lidze zajęliśmy drużynowo trzecie miejsce, a na trzeciej szachownicy byłem pierwszy. Znaczy indywidualnie drugie ze wszystkich, tak, zawodników grających, zgadza się. No także wynik kozak, no. Ale trzecia decha też zwycięska. Także miło. No dobra. Dzięki serdeczne, dzięki. Raz Klim 07. Jest nas trochę więcej, więc serdecznie Was zapraszam na jutro, czyli 23 września, na turniej szachusiowy. Można się zapisywać. Na YouTubie jest post, na Facebooku jest post, także zapraszam. Jest tam link do turnieju z hasłem. Jutro będziemy również grać. Będzie transmisja live. Ok. Sprawdźmy czołówkę. No tutaj się widzę, że wszyscy mocno trzymają, większość arcymistrzów na pewno. Jakieś potknięcia, remisiki, ale to 4 rundy dopiero były, więc jeszcze nam 6 rund zostało do końca. Już czytam. Skoczyłem do Hikaru. Kurczę, jak on nieraz zamuluje szachownicę, to ja jeszcze bardziej nic nie widzę. No, Tomaszu, tak, Nakamura jest mega kozak. Zobacz sobie, jak gra w sapera, to w ogóle jest mistrzostwo świata. No, ma te swoje takie zdolności, niesamowicie szybko widzi wszystkie warianty, naprawdę. Mega konkret, jeśli chodzi o liczenie wariantów, mega. Czy są jakieś szanse na inne terminy niż tylko środy, bo w tym czasie zawsze mam siatkówkę i nie mogę wziąć udziału za każdym razem. No, wiesz co, no na razie tak środy się utarły. Generalnie mi w inne dni nie pasuje za bardzo. A środa to jest taki środek tygodnia. Większość ludzi myślę, że może zagrać. Także no na razie przykro mi. Streamuję na razie na Twitchu. Tak, Twitch mi się podoba, dlatego tu streamuję. Wiem, kilka osób już mnie namawiało, żeby na YouTubie zrobić streamy. Większa widownia i tak dalej. No muszę ogarnąć tam sprawy techniczne ewentualnie. No ale do Twitcha się tak przyzwyczaiłem. No lubię tutaj po prostu, słuchajcie. No, w sapera Dawidzie sobie tam wyszukaj na YouTubie na Nakamurę, gra w sapera, no to gały ci wyjdą na wierzch, więc niezła zabawa. Polecam, polecam. Okej. Okay. Jeszcze mamy chwilę. Zapewne. Tak, ja wiem, że na YouTubie będzie większa widownia. Na pewno, bo tam więcej ludzi ma po prostu powiadomienia. Zgadza się. No też można streamować i na tym, prawda? Ale no to ja już nie moja bajka, wolę na jednym po prostu. No słuchajcie, zobaczymy. No, postaram się na YouTubie coś tam skleić w jakimś niedługim czasie. Może się uda, może się jakoś tam też przyzwyczaję, może będzie akurat fajniej, nie wiem, nigdy nie streamowałem live'ów na YouTube. Dobra, w tym momencie trzeba się skupić, moi drodzy, na turnieju. Jeszcze jakieś partie są, jakaś jedna partia jeszcze trwa. No wieże na wieże, no, bez wygłupów. O, rety. Tu przeciwnikowi ewentualnie czas może spaść, no ale bez przesady. O, jest wymiana, tak, dobra. No nie, no co tu się. No nie, no tak nie można, no to jest. Nie można tak grać. No żarty jakiś, zobaczcie. 1-0. No tak nie można grać, no.
O, raty, raty. No to jest zawsze, słuchajcie, problem z internetem. Tam coś z internetem zawsze może nie zadziałać i już się robi się kiepsko. Gdzie ja tu błąd popełniłem? Przy okazji sobie zobaczę. Czy będę się starał dojść do Jema? Tak. Tak, to też nie jest tajemnica. Miałem takie zamiary już od 2019 roku. Trochę czas mija, ale na to potrzeba niestety czasu. No i trochę treningów, tak? Przede wszystkim czasu trzeba dużo. A u mnie to nie jest takie łatwe, niestety. Zobaczymy. Może jak mniej się na tego Jima będzie starał, to może wyjdzie. Na pierwszej lidze ta norma by była zdobyta, gdyby były cztery federacje, czy tam trzy federacje, czy cztery, to norma byłaby zdobyta, bo tam 6,5 punkta dawało na pewno. Znaczy ranking był na tyle wysoki uzyskany, że tam ponad 2500, a trzeba 2450 mieć uzyskany, żeby zdobyć normę. No już dwa razy było bardzo blisko, powiedzmy, tak, normy. Jeszcze trochę rankingu brakuje, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Odpukać, żeby to też nie zapeszyć. Co ja tam zagrałem źle? Też, słuchajcie, w szachach trzeba troszkę świeżości nabrać na pewno. Nie da się na wysokich obrotach być cały czas. D5 w ogóle. No tak, Krzysztof. Krzysztof musi się nauczyć troszeczkę tej teorii, słuchajcie, i pamiętać, że po takich ruchach typu F3 trzeba uderzyć w centrum, przecież D5, przecież goniec jest zasunięty przez swojego pionka i to trzeba wykorzystać jak najbardziej. No tak, mądra maszyna, cacy maszynka. Też fajne, zobaczcie, D5, E5, tu. Jeżeli tu, to jest wygrana. Bicie tutaj, tutaj, tutaj z szachem, tu wisi. Nie, nie wisi. A goniec E3? Aha, goniec E3 to tutaj, ale wariant tu. Tutaj. Co jest ciekawe, że nie można bić tu na C3, bo tu dostajemy mata, więc trzeba goniec E3 i to co? I to pada? Ale wariant. A plus jeden jest. No ale trochę się dzieje mimo wszystko, bo tu jakiś pionek pada, no to już tą pozycję bym wolał niż tamtą. No tak, jak tu będą trzy wolne pionki za figurę, to na pewno jakaś tam rekompensata jest. No. Szachy są jednak ciekawe. No tak, 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 Dawidzie. No ale wiecie, szachuś nie nazywajmy tego wielką firmą lub tam jakąś, no firma, tak, tylko nazwa, ale to bardziej jest pasja, a działalność musi być. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze chwila i zaraz będzie runda numer 5. Wszystkie partie się skończyły. Na pewno troszkę czasu zajmuje, tak. To prawda. Przy swoim trzeba trochę polatać. Maile, telefony, spotkania. A, i różne takie rzeczy. Dużo by wymieniać. No, ale to na Twitchu może nie będę tego teraz opowiadał. Może kiedyś trochę zdradzę, jak to się prowadzi. Jak ktoś na przykład myśli o założeniu działalności, szczególnie szachowej. Także na pewno polecam. Okej. Jak jakieś pytania, to bardzo proszę. 2 punkty na 4. 2 punkty na 4. No kurczę, mało punktów. O, świetnie, Dawidzie, no to się pochwal. A w jakim mieście pracujesz? Czy bo mówimy o firmie, że też masz szachową firmę, czy inną? Chwila ciszy, też się przyda. A, motoryzacyjna. No to już jest inna bajka. Ale to fajnie wiedzieć. Może kiedyś, jak w Trójmieście będę i coś tam się skrzaczy, to się odezwę. Zawsze to miło do kogoś znajomego wpaść. No tak. Dużo ludzi, znajomości, to jest fajna rzecz. Ludzie ludziom pomagają pewnie.
Ja nauczę grać w szachy, ty mi naprawisz auto, wymienisz koło. A, ciężarówki. A, no to nie, to ciężarówki akurat nie posiadam. Witam cię, T-Rex 199. Witam cię serdecznie. No, moi drodzy, czekamy. Ta przerwa po czwartej rundzie jest jakaś taka, nie wiem, wybijająca trochę z rytmu. A to mógłbym od razu grać kolejną rundę. Nie czekając na nic. No, zdaję sobie sprawę, że jak ciężarówka się naprawia, to osobówka to też mały pikuś, powiedzmy. Dobra. Mamy mistrza FIDE. Wielka Brytania. Jedziemy. D4. Cześć Ramzes, witam cię. No, spróbujemy zagrać jakiś ostry wariant. I właśnie to nam się szykuje. Tutaj? Dziwny ruch. E6 trzeba grać od razu. Od razu. Pionek bije, nieistotne. Tu się krzaczy goniec. Ok. Jak to wykorzystać teraz? Wiecie co? Wyprowadzę po prostu figurę. Jak skoczek, to wieża. No to mi wprawdzie może. Ojejku! Podstawiłem! Ale podstawka, jasny gwint. Co za, słuchajcie. Ojojojojoj. No dobra, jaki szalony ruch. O Boże, nie widziałem przecież. Koniec F4. O rety. O! No dobra, walczymy jeszcze, ale ojejejejej. No to jest to. No ale może jakieś cuda się zdarzą, bo wiecie, trochę król jest rozwalony. Może jeszcze coś powalczę. Ojejku, trzeba było tak od razu przecież grać. No pewnie, przecież na E6 wisiało. No to wjeżdżam hetmanem. Próbować zbić. Tu na E6. O, rety, rety. No jest oczywiście taki ruch. Ale podstawka, o rety. To naprawdę. Dobra, cicho, bo jeszcze jakieś cuda mogą się zadziać. No niech przeciwnik tutaj myśli. Na razie wiecie, póki on ma figur niewyprowadzonych, no tu muszę wybić, to nie mam wyjścia. On bije pionkiem, rzecz jasna. Odbić tutaj, no chyba muszę. Wiesz, czy muszę? Takie jeszcze ruchy mi chodzą po głowie. Nawet roszada mi chodzi po głowie, słuchajcie. Chyba zrobię roszadę. Zrobię roszadę, tak. Rozwój musi być zachowany. Zaraz tutaj trzasnę może. No dobra, teraz to już mnie zmusił do tego. Mam przynajmniej roszadę. Przynajmniej jest roszada, jest dobrze. Nie może hetmanem zagrać. Na D6 może zagrać. A tutaj to tu. Będę bronił. D2 jest, ja widzę. Tak, potem. No jeszcze można pomieszać. Tu mam też strzał. Ale też otworzę trochę przeciwnika. No nie wiem. Może jakieś takie szalone posunięcie. Czy to coś wniesie do pozycji? No coś spróbuję. Aha. Dobra. No tak, trzeba zdwoić, tutaj atakować. Jeszcze tutaj jest goniec niewyprowadzony, więc tej figury może nie widać. Okej, okay. Figura chce wychodzić. Słuchajcie, no muszę chyba wybić tego piana w końcu, że jakiś skoczek się uaktywni. Jak to w pianach w ogóle wygląda? 2, 4, 6, 2, 4, 6, dopiero porówno jest. Ja mam czystą figurę mniej. A! Mam cię, robaczku. Jednak mi się tutaj zrewanżował przeciwnik. Słuchajcie, jak dobrze. Figura odbita, jednak udało się tutaj troszeczkę jednak zamieszać. Jest ok. No to teraz już jest wygrana w kieszeni. No. Powinna być w każdym razie. Nie mówmy jeszcze hop.
Może tak, twardo. Tu jakiś strzał mi się szykuje. Czy to wchodzi teraz, czy nie? A może nie, może nie będę na razie dużo liczył. Zagrajmy sobie spokojnie. Tutaj. Co mam zrobić? Kurczę, to wszystko stoi tak dobrze. No może tak. No dobra, wymienię tego słabego skoczka. Przepraszam, ale chcę zagrać tak i tu uderzyć. A no to teraz już wchodzę praktycznie tutaj, albo tutaj na D6. Tak. I tu będzie strata materiału, chociaż hetman E7. Goniec G8. Goniec G8 było, proszę pana, i wygrywałeś. No nie, nie wymienię. Chociaż mógłbym. To też byłaby wygrana. Zbijamy. No tak, on chce mi dać tutaj mata. A wróćmy spokojnie. Tutaj ustawię zaraz hetmana na G3. Pionek może będzie maszerował. Tu jeszcze jest opcja wybicia. Zawsze jakieś opcje obrony. Dobra. Ale się podziało. Lecimy pionem do góry. Będziemy piona bronić. C7 za chwilę. Dobrze, jakiś szach, hetman. Jakieś wymiany hetmanów. A tutaj już jest spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Ale podstawkę zrobiłem. Chryste jedyny. Tu dajmy szacha i wieża. Hetman D7. Okej, okay, przeciwnik poddał. Słuchajcie, wymyśliłem nowy gambit w debiucie. W gambicie hetmańskim. Goniec F4. Oddajemy gońca na F4, a potem wygrywamy. O, rety, rety, rety. Ale się podziało. Ale powiem wam szczerze, tutaj w gambicie hetmańskim goniec F4 nie może być dobrym ruchem. Już sprawdzam. Goniec F4 nie może być dobrym ruchem. O, goniec F5, przepraszam. No tak, zobaczcie, pokazuje... Co? Znaczy E6 pokazuje, ale minus? Do czarnych? A już jest 0-1, praktycznie remis, ale jak E6 pokazuje komputer, gdzie oddaje pionka i pokazuje remis, to znaczy, że biały ma dobrze w tym momencie. Prawdopodobnie. Nie znam się na silnikach aż tak mocno. No ale E6 to jest standardowy ruch, no tak trzeba zagrać. Po prostu to się gra od ręki. To trzeba. Goniec bije, to po prostu wybijam. Te piony zdwojone tutaj są na tyle jeszcze słabe, bo nie ma szybkiego, a nie ma tutaj opcji rozwoju, no chyba, że pionek się odda z powrotem. Ale są dwa piony mniej i pokazuje praktycznie równą, więc pozycja musi być dla białych dobra. No tak, tutaj G4 należało zagrać. Okej, ale podstawka była. Co było? A już historia, nieistotne. W 22 ruchu coś tam matowało, piszesz. Już sprawdzam. A, ładnie. Wieża G5. No tak, masz rację. A, piękny ruch, nie widziałem. No. Jakbym widział, to bym zagrał. Zgadza się, bo jak wybicie, no to tutaj jest mat na G7 w następnym. Jeśli jeszcze goniec przedłuża tutaj tylko akcję. Zgadza się, zgadza się. A musi wybić, bo jak król H7, to wieża G7 z matem. A jak tutaj, no to tak, no to figura to też z matem, no. Tak, powiedzmy w ten sposób. Masz rację, bardzo ładna taktyka. Walter White, bardzo ładnie. Dzięki serdeczne za taką podpowiedź. Faktycznie, to jeszcze taktyka nie jest dla mnie. Nie jest jeszcze dobrze wyćwiczona, jak widać, słuchajcie. No ale to powtarzam, że to są blice. No w blicu, kurczę, jednak, ach, klasyki mi się tak spodobały, a może dlatego, że wynik dobry był ostatnio, ale jednak klasyczne partie, spokojnie pomyśleć. No dobrze, czekamy na rundę kolejną. 3 punkty na 5, więc nie najgorzej. Ten moment, co tu się wyrabia? Nakamura. Nakamura wygrywa. A tak, on siedzi przed monitorem dobre godziny codziennie, więc trochę gra w te szachy. Tu mamy chyba Jana Niepomniaszczyego, jak dobrze jego nazwisko wypowiadam.
Tak, jest nasz pretendent do tytułu Mistrza Świata, moi drodzy. W turnieju kandydatów akurat prowadzi, ale też ma 4,5 punkta, chyba dwóch zawodników też ma 4,5 punkta. Z tego co kojarzę. Także zobaczymy, jak mu pójdzie. Bardzo ciekawy zawodnik, jeżeli jest w formie, jeżeli ma jakieś tam, słuchajcie, motywację niezłą, no to potrafi grać w szachy bardzo, bardzo mocno. Kariakiem przegrał. Z kim on przegrał? Z jakimś amerykańskim arcymistrzem. Nie znam totalnie, ale wygląda groźnie, chłopak. Jak z jakiegoś horroru. Okej. Lecimy dalej. Władysław Kowaliew. Czy jeszcze gra? Gra? Nie gra? Uff, topeczka. No zdarza się, zdarza się. 0-1. Ale tutaj chyba jest... Tu mamy Maksima Wasiera Lagrawę. On też w turnieju kandydatów chyba ma 4,5 punkta, z tego co kojarzę. No tak. Słuchajcie, fajnie zagrać w takim turnieju, gdzie grają naprawdę mega kozacy, nie? To jest czysta przyjemność. Peter Swidler jeszcze gra i już nie gra. Okej. Kogo my tu jeszcze mamy na horyzoncie? Już niedużo, jak widać, osób. Jedna para. Oj, 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 oj. I mat w następnym. Jeszcze nie dał mata. Jeszcze nie dał. Co on się tak bawi? Będzie się bawił. No nie, słuchajcie, no nie można tak robić. No tak się nie robi. No proszę państwa. No. W ostatniej sekundzie może jeszcze da tego mata. Nieładnie. To jest brzydkie zachowanie. Czy ktoś pokona Carsena w ciągu 20 lat? Jeśli chodzi o zdjęcie go z tronu szachowego, to ciężko mi powiedzieć. Mógłbym powiedzieć, że w przeciągu powiedzmy 10 lat nie zostanie pokonany, bo teraz ma 30 lat, będzie miał 40 do 50, czy dociągnie? Nie wiem. Mamy jakiegoś arcymistrza z Turcji. Okej. Mamy arcymistrza w końcu. O, bardzo dobrze. Mamy arcymistrza, więc gramy z arcymistrzem. Normalny gambit hetmański. Dobra, zbiję tutaj. Aha, zbił tutaj, ok. Tu będzie wybicie, goniec D2, to jest czysta teoria. Tak, roszadka. Ok, jedziemy, H4, nie ma się co czaić. H4 grać trzeba, moi drodzy, tutaj. Takie ruchy widziałem gdzieś tam, może skoczkiem. Tutaj oddam, zagram tu, zagram tu. No dobra, będziemy mieszać, słuchajcie, będziemy mieszać przeciwnika. Szybkie G5, będziemy atakować, to nie ma się co czaić. Czy ja coś przeoczyłem w ogóle w tym momencie? Bo on na D7 skoczkiem nie może, bo na F7 bije. Oddałem pionka, no wiem, że oddałem pionka. Ale mi się tutaj podoba ta pozycja. Jest ostro. I o to chodzi. Brakuje mi jakiejś wieży tutaj na linii G. No jak przeciwnika tutaj nie załatwię, to on załatwi mnie. Bo piona już wziął. I napiera tymi ciężkimi figurami. Jeszcze mam opcję wieża C1 zbił. No wybić muszę pionkiem. Skoczek H5. Okej. No muszę tak. Będzie G6. I teraz tak, bo tak muszę. Tutaj muszę atakować, tu bronię. Tu wprawdzie wisi, ale wybiję wtedy tego. Tu wieża wtedy będzie broniła. Wygląda to dobrze. Wieża zbije, wieża zbije. Tam jakieś groźby się pojawiają. To jest istotne.
Potem jakoś wieża D7 wchodzi. Też się trochę dzieje. O, słuchajcie, dzieje się trochę, podoba mi się to, podoba mi się, tylko trzeba uważnie, uważnie grać. Już niezależnie od wyniku partii mi się podoba. Bo przynajmniej stwarzam przeciwnikowi problemy. I to spore według mnie. Dobrze, wybił. Czy gońcem, czy wieżą? Nie no, wieżą. Wieżą, bo mam opcję wieża D7. Aha, on będzie miał tutaj szacha. Więc trzeba uważać. Tutaj. Najpierw tu. Zawsze goniec wybije. Chyba. Wieża bije hetman C1. Ale hetman F4 i tam będę naciskał. Dobra. Dobra, dobra. Dokładnie tak zagrał. No nie mam hetman F4. Aj, niedobrze. To nie doliczyłem do końca. Jeszcze taki ruch? Może taki ruch? Tutaj? Tam hetman wejdzie. Szach tu? Nie, 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 nie. Hetman G3. Nie no, zagrajmy tak, bo tak muszę. Tak, tak, tu bronię na chwilę. Jest pion mniej, skoczek jak tu wejdzie byłoby świetnie, ale to będzie bardzo trudne, raczej niewykonalne. To teraz tak. Ojejku, tego nie widziałem. Tego nie widziałem, to się przyznaję bez bicia. Mam dwa piony mniej, tak? Jeszcze jest jakaś nadzieja, bo pionki są tutaj tak ustawione. No muszę zasuwać królem. Niestety, niestety, nie wygląda to dobrze, a nawet wygląda bardzo źle. No dobra, trudno się mówi. No tak, muszę bronić tutaj F6 chociaż. Jak tak, to tak. Król tutaj, skoczek tutaj. Jeszcze może go będę próbował jakoś... Aha, mądrze zagrał. Bardzo mądrze. Słusznie. Tak, o, to nic nie daje. Szkoda, szkoda, szkoda mi tej partii. Szkoda, bo czułem, że tam przeciwnika mogłem próbować oszukiwać. No tutaj się już niestety nic wielkiego nie stanie raczej. No tak, no tak, ma mnie. Skoczek musi uciec i bierze mi pionki. Szkoda, moi drodzy, bo czułem, że partia jest dobra. No nie mogę wyjść na 50% cały czas. Chciałbym wyjść troszeczkę wyżej. Może jeszcze tak spróbuję coś zaszaleć. Tak, tak. Też to nic nie daje. Jeszcze zbiję. Nie, no nie zbiję pionki. A goniec wraca. Na jedno wychodzi. Dobra. Szkoda. Szybko zerkam na pozycję. Co tam komputer patrzy w tym momencie? Tutaj. Czy H4 pokazuje? Jeszcze damy mu chwilę. Pewnie nie pokazuje, ale H4 zagrałem, bo trzeba. Wieża F1. Trzeba, jak się chce grać ostro. Wieża C8, goniec D3, H6. Wieża D1,
Skoczek, hetman F4. Hetman C7. No pokazuje, żeby hetmanem na D2 zagrać, hetmanem na E3, ale skoczek wchodzi. Wieża. I teraz ciekawe, czy G4 pokaże komputer. Chwilę poczekamy. G4, G4, G4. Nie ma G4. No ale ja zagrałem. Te G4. Okej. Widać ruch nie najlepszy według programu. Tak, G5. Od razu skoczek H5 wybił, wybił. No, ale mi się to podobało. Kurczę, no tak mi się to podobało. Skoczek G4 jest jeszcze takie posunięcie. Ajajajajaj. No to wszystko wyjaśnia. Atak się skończył po skoczek G4. Nie można zbić skoczkiem, bo wisi hetman. Jak bije hetmanem na G4, to tutaj pada skoczek. Więc skoczek G4, nie widziałem tego ruchu. Skoczek H5. Hetman H2. No właśnie, tym się różni piekielnie silny arcymistrz od takiego miernego mistrzunia jak ja, bo więcej widzi, po prostu więcej widzi i szybciej liczy. Tak, G6. Minus cały czas jest, goniec. A tu muszę mu przyznać, że zagrał bardzo dobrze, bo po tym ruchu, jak zbiłem na H5, to wieża bije D1, dobrze zagrał. A tu białe mają lepiej? Jak to jest możliwe? Hetman C1. I co on teraz pokazuje? Ajajaj, no tak, moi drodzy, król G2, przecież, bo ja myślałem, że mogę teraz tu zagrać, nie mogłem i kombinowałem. Jakbym zagrał królem, szach tutaj nic nie daje, bo goniec na F3. Zgadza się, ewentualnie on tu mi bije, ale to zawsze hetman G3. Figura za tylą ilość pionów, no nie przegrałbym tego w każdym razie, więc zagrałbym tu, on by zbił prawdopodobnie i hetman F4. Zobaczcie, jaki duży plus minus, bo tu już wchodzę. No na C2 to nie. Ale byłoby pięknie, ale byłoby pięknie. No to jedziemy. Jedziemy. 3 na 6. No to pora na Sycyla. Zagramy trochę teraz inny wariant. Przeszło do jakichś wariantów, takich dziwnych. Tam E5 trzeba było szybciej zagrać. Tutaj? A, zróbmy tą roszadę, żeby było z głowy. Chyba taki ruch jeszcze jest możliwy. Wybijmy to i D5. No niech będzie, może koń E5 trzeba było. Co by trzeba było, to by trzeba było. Grać trzeba. I taką pozycję. No wybiję tym skoczkiem. Tutaj wybiję. Lepiej stoi chyba biały, przepraszam. A zaraz, a tutaj kopnięcie? No właśnie. Dzień dobry. Bicie i tu, pion więcej. Wybić nie może, bo jest strzał. Ewentualnie goniec E3, ale to ja wybiję, on wybije, ja skoczkiem tu wszystko wymienię. Wprawdzie on tutaj oczywiście ma nacisk, ale ja mam tego pionka więcej, więc tego zawsze mogę oddać w razie konieczności. Pion to pion, słuchajcie. Piona trzeba szanować. Pewnie coś tu może znaleźć. Nie wiem. Taka aktywność. Chociaż tutaj jest konkret, więc nie wiem, czy coś tu dobrego znajdzie. Już ma minutę gorzej. Minuta mniej.
Albo goniec B2 zagra. To też spoko. No dobra, jedziemy konsekwentnie. Wujku, kosa. Oczywiście, że ograłem. Nawet na tej pierwszej lidze mojej ograłem przeciwnika, arcymistrza. Zgoda. I teraz co dalej? Bądź mądry i wymyśl coś mądrego. Bądź mądry i wymyśl coś mądrego. Co ty w ogóle gadasz, szachuś? A5 niech będzie, żeby wieża uciekła. Goniec nie ma gry. Aha. Powiedzmy tak. Okej, oddam tego piona, no bo muszę. Nie ma wyboru. Trzeba związać. Coś trzeba związać tutaj w tym życiu. Goniec B3. Taki ruch? O, mam chyba taki ruch świetny. Nie może zbić, bo jest mat. Tu grozi wzięcie, tu. Wieża B1 też nie może. Jak weźmie tu, to ja wezmę tu. No, taktyka się jakaś tutaj udała. Ok, bijemy tak. Ok. No i tak, i figura więcej. Muszę wracać skoczkiem. Dobra, jakiś lufcik by się przydał. O, mata dawałem w ogóle, wieżę E1 i na H1. Wieżę E7 zagra, nie? Tutaj, to już mamy mata. Dobra, jest zwycięstwo, jest dobrze. Subskrybencie. Czy brałem wieżę? W którym ruchu? Proszę podpowiedz. XXI ruch, już patrzę. Już patrzę, już patrzę, już patrzę, przepraszam. Wieża A6. Czy ja brałem wieżę? Tutaj? Wieża A na B1. I co teraz? Nic nie widzę. Gdzie ta wieża była brana teoretycznie? Goniec F5, no atakuje wieżę. I wieża teraz zbiła na B7, prawda? A hetmanem jeszcze wcześniej. To już zerkam. Aha, teraz tutaj. Jejku, 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 jak ja nic nie widzę. Kto by przypuszczał, że przeciwnik tak łatwo odda mi tutaj wieżę? No to jest... O, rety, rety, rety. No tak, można było brać tutaj. Można było brać, tylko trzeba się zastanowić, słuchajcie, po tym... Odejście gońca w jakieś takie miejsce i tu jest atak, tak ewentualnie tu, no w ostateczności bije tu, tak, za dwie wieże, ale tutaj, tu wybicia nie ma, jeszcze ewentualnie tak, no nie, tutaj nic nie ma, mogę hetmanem po prostu odejść, no, no zgadza się, brałem wieżę na A1, czy komputer się z tym zgodzi, 15 ruch.
Tak, komputer się z tym godzi bezapelacyjnie. Nie wziąłem wieży na A1. O, rety, rety, no jak ja tak będę grał, słuchajcie. No dobra, druga połowa może będzie trochę lepsza. No ale punkt jest punkt, no. Na szczęście jest punkcik. Ile było rund? Mam 4 punkty, a było 7 rund. A to jeszcze 3 rundy zostały. O, cześć Kaldas. No tak. Na lidze brałem, jak dawali, to brałem. No to mówię, to jest blitz 3 minuty plus 1 sekunda, więc tutaj wiecie, no inaczej się kompletnie gra. Już nie te lata, 10 lat mniej, to bym troszkę myślę, że wymiatał szybciej. A tak trochę mnie tutaj zamiatają chłopaki. Dokładnie tak. Walter White, tak. Dokładnie tak. Punkcik jest punkcik, cztery punkciki. No ale z tamtym arcymistrzem, słuchajcie, partia była. No, wygrana była. Tam zagrałem trochę niepoprawnie, ale przeciwnik się pomylił, oczywiście. I tam ten król G2, ciągle ten król G2 będzie mi się śnił. No tak, król G2. Byłoby dobrze. Dobrze, moi drodzy, czekamy na kolejną rundę. Hikaru remis. Okej, okay. A tu chłopaki między sobą to wiecie. Remisują, nie? A my musimy walczyć o te punkty z nimi, albo o połówki. O, witam Cię. Dziękuję za followa. Mi530. Ciężkie niki macie. Witam Cię serdecznie. Sahio0. Cześć, dzięki za followa. Dobra, bo ja tutaj się zatrzymałem na kamurze, a może ktoś jeszcze z ciekawszych arcymistrzów gra partię. Swidler przegrał. Dobra. Fedosiejew. A, Fedosiejew wymiata. Siergiej Karjakin jeszcze gra. Już wygrał. Już nie gra. Okej. Czyli ludzie mają komplet punktów niektórzy. Jeden zawodnik. Kim, że on jest. Aha, to jest chyba Aleksiej Sarana, tak. Nasz polski mistrz międzynarodowy, prawie arcymistrz Igor Janik na Mistrzostwach Świata do lat 18 właśnie Aleksieja Saranę ograł i to tak dosyć gładko. Fajna partia. Okej, okay, a tutaj widzimy, że ten zawodnik po prostu szaleje. 7 na 7 i nie patrzy się na nikogo. Mister, ok, niech będzie mister. Witam cię w takim razie z YouTube'a. Dobra, co tu jeszcze jest grane? Co tu jeszcze jest grane? Szybciutko, proszę kończyć partię, bo chcemy przejść do kolejnej. Ale trzeba, słuchajcie, wejść w ten tryb takiej gry, bo powiem wam szczerze, już kondycyjnie trochę siadam. O, mamy tutaj Badura Jobawę. Badur Jobawa. Szybko muszę go zacząć obserwować. Jego partie też są naprawdę ciekawe, bo gra bardzo niekonwencjonalnie. Śledzimy go oczywiście, a wyślemy mu zaproszenie do znajomych. Ciekawe, czy mnie pamięta. Oczywiście się nie znamy. Ale może przyjmie, kto wie. Niektórzy przyjmują arcymistrzowie. No tak, tutaj wieża wzięta, już zapomnimy o tym. Okej. Tu się partie kończą. Czy coś jeszcze trwa? Jewgeni Jenajer.
Czekamy grzecznie na rundę numer 8. W sobotę jest turniej InfoSzacha. Siódmy turniej. W sobotę, jak dobrze kojarzę. Też wszystkich serdecznie zapraszam. Trzeba będzie grać. Rund w sumie jest 10. Było 7. Zostały 3. Dobra, oczy przetarte. Jedziemy. Mamy 4 punkty. No to dobra, 4 punkty. No, trzeba wygrywać, no trzeba wygrywać, dobrze by było. Przypominam jeszcze raz, że jutro o godzinie 18:30 mamy turniej, trzeci turniej arenowy szachusiowy. Zapraszam serdecznie. Gramy 1,5 godziny do godziny 20:00 systemem arenowym, czyli po skończonej partii będzie kolejna możliwość berserka i tempo gry 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika. No co się dzieje? Słuchajcie, po 7 rundzie też robił przerwę? Chyba już nikt nie gra. Dobra, wszystkie partie wyglądają na to, że się zakończyły. Mamy samodzielnego lidera. O 18:30 jest turniej szachusiowy, zapraszam. Hasło, wszystkie informacje, link do turnieju jest na Facebooku, również w poście na YouTubie. A przepraszam, komuś nie wkleiłem linka do turnieju. Zapomniałem, sorry. Zrobię to teraz, ale pewnie już jest trochę za późno. Wybacz, mój widzu, zapomniałem. Wklejam link do tego turnieju, tego, który jest rozgrywany w tym momencie. No zapraszam cię, subskrybent. Zapraszam. Ja jeszcze zobaczę, czy będę grał w tym turnieju. Muszę się zastanowić. Może pokomentuję wasze partie, a może zagram, zobaczymy. No, jakieś tutaj zacięcie jest, czy krótka przerwa, nie mam pojęcia. Jest, mamy arcymistrza. Mamy arcymistrza z Danii. Czy to jest pan? A nie, nie znam. Nie, akurat nie znam. Dobra, gramy swoje. Czyli obrona królewsko-indyjska niestandardowa z C3. Przeciwnik odchodzi od teorii bardzo szybko. I tu gramy D5, nie pozwolimy na E4, bo będzie obrona pirca. Myślę, że C5 trzeba zagrać. No zagram te C4 i goniec na F5. Po wybiciu będzie wybicie. A muszę zagrać, bo jak będzie B3, to muszę mieć podparcie B5 i obronę wieży, bo będzie potem A4, na przykład i A6.
No, zagrajmy tak. Taki ruch będzie możliwy? Prawdopodobnie. Czy tu jeszcze może mi wybić? Już od razu leci w tą stronę. Okej. Czyli to się wszystko chce wymienić. Wymiana. No dobrze, wymieniamy. Skoczek na C5 stanie bardzo nieprzyjemnie. Wymieniamy wszystko do końca. Hetman D5 stoi bardzo dobrze. Za chwilę zagram E6 lub wieża E1. Jeszcze się zastanowię. Nie, no chyba E6. Trzeba zagrać. No i plan tutaj gry jest, myślę, że prosty. A5 i jedziemy pionkami, prawda? Tu nie ma żadnych kopyt. Miejmy nadzieję. Ciekawe, czy on coś tutaj wymyśli. No, żeby było na jego korzyść. Zagrał tutaj. No H6 trzeba wrzucić. H6 się przyda. Goniec F4. Aha, na E5 będzie wjeżdżał. Będzie wjeżdżał tutaj. Może niepotrzebnie. No dobra, jedziemy A5. To też nie ma wyjścia. Widzę to, widzę. Żeby wybić od razu wieżą, ewentualnie. Chociaż może drugą wieżą trzeba było zagrać. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zawsze mogę też czmychnąć. No, sprowokuję go do wybicia na F7. To jest czysta prowokacja. Ale tu chyba nic nie ma. Po biciu na F7. A taki ruch zawsze będzie mi bronił punktu E6 w razie czego i tak przestawię skoczka może. Albo może będę go trzymał jeszcze. Tutaj zagrałeś, mój drogi przeciwniku. Aha, tutaj wisi, okej. Dobra, wybijemy tutaj jedną rzecz. Teraz tak. Chodzi o to, że jak mu wybiję na G7, ja zbiję królem, on wieżą zagra i będzie tutaj punkt broniony. Chyba tak muszę, żeby hetmana tutaj zawinąć. No to teraz biały ma chyba ciut lepiej. No muszę coś zagrać aktywnie, nie mogę czekać. Tu podstawiłem piona. Podstawiłem, on to wziął. Okej, tak. I coś tutaj poszaleć. No pion mniej, ale jakieś względne szanse się pojawiają. Miejmy nadzieję. Hetman tu wszystko broni niby. Dobra, no muszę tak, z jakąś opcją, ewentualnie nawet wieżę jedną wymienić. Wow, powiem szczerze, że gra bardzo odważnie. A i chyba też skutecznie. Muszę tak, wieża F3.
chodzi. Król na h7 czy na f8. Tutaj zagrał jeszcze. Damy szachę. Tak. Nie wygląda to dobrze, oczywiście u mnie jest źle. Ale jakieś szanse może. Jakiś cień szansy na co? Nie wiem na co. Na nic. Nic nie widzę kompletnie, jak tu grać. Hetmanówka oczywiście jest przegrana. Przeciwnikowi prawie czas spadł. No spadł mu czas. No słuchajcie, no dobra, no jest wygrana z arcymistrzem, ale to nie jest. Nie jest to dla mnie jakiś powód do dumy, no, w tym momencie. Arcymistrz troszkę słabszego pokroju, jak widać. No spadł mu czas, no blitz, tak. No ale to jest wygrana oczywiście białych. Znaczy technicznie wygrana. W tym momencie to może już nie, bo tutaj daje po prostu wieczniaka. No co, no ale punkt to punkt, no. Cóż ja mogę powiedzieć, ale zerknę tylko w debiut, bo w debiut na pewno był dobry dla czarnych, tak czułem. Czy to się potwierdzi, zaraz sprawdzimy. Tutaj, sprawdźmy, tak, wygląda to dobrze, no jest remisowo, więc po kilku ruchach czarnymi stoi praktycznie remis, więc jest dobrze. Czy tutaj C4? Poszło C4, ok. Czy goniec F5 pokazuje? Pokazuje, goniec E6 pokazuje. Goniec F5, wieża E1, a skoczek E4. B5 również, no B5 zagrałem, słuchajcie. Okej, zagrał tak. No i tutaj jest dobrze dla mnie już, czy nie? No dobrze było chyba, bicie do końca. Wieża i hetman D5. Hetman E6. No i według mnie ta pozycja czarnymi jest w porządku. Tak mi się wydaje. H4, ok. No i teraz kwestia wybrania dobrego planu, tak. Może od razu się rzucić tutaj, ale to zawsze tu koczek trzyma ważne miejsce. No on tutaj będzie chciał mnie gnieść, jasne. No H6, H5 jednak pokazuje jeszcze tutaj. No dobra, poszło H6, goniec F4. Tu się figura wzmocniła, żeby na E5 stanąć, skoczkiem prawdopodobnie. Już czytam komentarz. Z tym skalpem to nie chodziło mi o okaleczenie, tylko takie powiedzonko. Zdjąć arcymistrza. Nie, nie, dobrze brzmi, to jest wszystko w porządku. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Poszło A5, tak. I teraz chyba wieża z F na C8 nie najlepszy ruch. Tak, już czułem, że to jest nie najlepszy ruch. Bo wieża zawsze tutaj się trzyma na F7 lekko. A4 w ogóle próbuję blokować. Ciekawe. Ale poszło jak poszło. Wieża A6. A zobaczcie, pokazuje skoczek F7. Ale to trzeba mieć. No wiecie co, żeby tak zagrać. No odwagę, powiedzmy. Skoczek F7, król F7, wieża bije E6, skoczek D4. Co? No słuchajcie, no tutaj, jak ja to liczyłem sobie szybko, to chciałem królem wracać tu. Dobrze bym liczył. A tu jest jakiś strzał na G6 jeszcze. Skoczek D4. Aha, tu jest związanie. No, powiem wam szczerze. Intuicyjne poświęcenie. Ofensywny zawodnik pewnie by tu pionkę na F7 trzasnął, bo to jest, no dobra, okazja, żeby zbić na F7. No ale nie zbił. Skoczek wybił. Goniec wybił. Wieża B6. I już jest gorzej. Dobra.
Wieża A5, tu pion podstawiony. Wieża, no tam król jest bezpieczny. Wieża tutaj. Wieża F3. No tak, nie, technicznie wygrana jest oczywiście. Hetman G5 pokazuje jeszcze. A, w ogóle ciekawe. Hetman G5 bardzo ciekawy ruch, jak się okazuje. Bo mimo piona więcej, wieża jest troszeczkę wyłączona z gry i wieża może tam wejść do szacha, wejść tego, wziąć tego na przykład. I się wyrównuje, nawet jakieś tam rekompensaty się mogą pojawiać. Faktycznie, Hetman G5, silny ruch. A mi się tu zachciało dawać szacha, bo już widziałem ten plan, że wieża tutaj niby wchodzi fajnie. Jak hetmanówkę pokazuje, to nieistotne. Mistrz Fide, z jakiej narodowości? Luksemburg. Okej, okay. Lecimy. D4. Niemcowicze. Przycina mi coś decha. No niekomfortowo to się gra. Ciutkę niekomfortowo. Roszada to roszada. Czy zagrać tak? Tak chyba nie przechodzi. Bierze E1. D5, skoczek E5 i do E4 będziemy dążyć, prawda? Chyba, że wybiorę inny plan. Ojejku, chyba, że wybiorę inny plan typu B3. No, ale zagrajmy tak. Tu wybije jednak. Wybije tutaj, bo tam nie przechodziło E4. Już widziałem po wybiciach, nie przechodziło. Skoczek wybił. A, to w takim razie chyba przesadziłem. No dobra, aktywnie skoczkiem zagrać należy. No tak, bo on ma trzy pionki na dwa teraz na skrzydle. Okej, ale myślę, że tutaj zagram tak. Hetman będzie dobrze stał. Pionek jeszcze tu stoi, też jest w porządku. A3 jakieś się zaraz trzeba zaczaić. Dobra, gramy tak. Takiego ruchu chyba się nie boję. A, mogę się bać. Hetman B1 wtedy i A3 odstraszę go. Dobra, no to zagram te A3. No zagram te A3, zagram. Wieża. Czy zagrać tak? Chyba nie. Nie no, H4 jakieś tutaj zawsze opcje się pojawiają. O, może to i dobrze stoi, słuchajcie. Goniec D2 raczej trzeba też wrzucić. Spokojne. A może... Dobra, goniec D2, bo tam na H6 mi się już coś chce wybić za chwilę. A tego pionka też trzeba trzymać. A no właśnie. Niech będzie to F4, chociaż taki ruch mi się średnio podoba, ale poszło to poszło. Skoczek F2, E4. Goniec C5. A dobra, jest E4. Król H2 szybkie. Skoczkiem coś podładować. Może skoczek H3. Goniec B4 może jest ciekawe po gońcu C5. Boję się, że jak trochę wymienię, to może być nieciekawie. Może skoczek G4. Skoczek G4 mogę, bo po H5 zawsze mam tutaj. Ale jeszcze pomyślę nad jakimś poświęceniem, czy to w ogóle przechodzi. Może skoczek H6, ale to chyba nic nie daje. Chyba nic nie daje za dużo. No mam skoczek E3. No mam ten ruch, mam jeszcze ten ruch. Wieża tu. Uciekaj, wieżyczko. A tu jest strzał. Ojojoj, na pewno goniec C4 jest dobre. Dobra, to trochę się pomotałem w takim razie. Mam nadzieję, że odejdzie wieżą. Odszedł wieżą. Tylko co dalej?
nic nie widzę tutaj mądrego. Dobra, z powrotem. Tak, muszę bronić skoczka. A się trochę zakleszczyłem. Myślę, że jedna wymiana nikomu nie zaszkodzi. Zbił wieżą. No, zbił. Musiał. Tak. A trochę defensywy. Czy skoczek tu? Czy skoczek tu? Tańczę tym skoczkiem niepotrzebnie. Ale jakie wyjście? A tak? Musi wybić chyba. Czy nie musi? Nic nie musi. Zgrajmy mimo wszystko. W ten sposób. I wieża D1 wtedy. Jeśli wieża B3. Tu hetman broni. Wszystko broni. To spróbuję hetmanem na E2 zagrać. Aha, tutaj. Dobra. Zostawimy pułapkę. Hetman E2. Jeśli zbije, to mamy szacha, potem mata. Więc też będziemy gryźli. Mało czasu, mniej czasu od przeciwnika. Trzeba trochę szybciej pograć. Ale szybko tak. G4. Desperackie. No coś trzeba takiego zagrać za chwilę. Może F4, F5 może. Tutaj wisi G4. Lecimy, 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 lecimy. Nie ma się nad czym zastanawiać. Wybił. Wybił. Dobra. Tu zawsze się przyda do F5, ewentualnie H5. Tutaj, tutaj, tutaj. No lecę H5, w ogóle nie myśląc. Mało czasu też. Tutaj to podstawił, nie? Nie, nie do końca. No wybijam. Goniec G3 jest oczywiście. Jeszcze. Ale jest myślę, że całkiem groźnie. Tak, gramy goniec H6. Tutaj broni na szczęście pola. I wieżą. Ale groźnie się robi. Słuchajcie, co tu się wyrabia? No to chyba jest wygrana już. Coś tak czuję. A szybko tak, nie wiem. Wieża. Okej. Okay. Dajmy szybko szacha. O, jest szach. No to tutaj. I mat. No! Mamy to, moi drodzy. Mamy to 6 punkcików na 9. Jest szansa na rekord świata i okolicy. No, poszedł atak w słabej pozycji, ale poszło, poszło się udało. Szybko tylko zerknę tutaj na kompa w debiucie, ale jestem zadowolony z tej partii. Teraz w końcu trochę zostało zamieszane, także, także dobrze, dobrze, dobrze. CD, skoczek zbił tu i skoczek. Jak ocenia komputer tę pozycję? Jaki plus dla białego mimo wszystko? No, wujek kosa, słuchaj, jest szansa. Jest szansa, bo jest już 6 na 9, 6 punktów na 9 partii. Więc jak będzie zwycięstwo w ostatniej, będzie rekordzik. Będzie rekordzik wtedy. O, rety, rety. No zobaczymy, no i tak już jest dobrze. Po dzisiejszej grze 6 punktów to i tak za dużo. Ale interesuje mnie tamten atak, czy faktycznie było zamieszane, czy nie. Co tutaj trzeba grać? Co on pokazuje? A3? No dobra. Też jakoś tak dziwnie zagrał tu hetman. Dobra, H6. Tak, tak. Trochę szybciej te ruchy zrobię, bo tam potem się trochę działo. No tutaj wiadomo, troszeczkę pewnie tam inicjatywy oddałem. No tak, widać, że tu już czarne są dobre. No ale król, tak, tak, tak. H5. Teraz czy to było skoczek F6 jakieś? Skoczek F6 niby liczy, ale gorsza dla białych. No kosa, słuchaj, wujek kosa. Powiem ci tak.
Może być i arcymistrz. spoko, emocje są opanowane, jest na luzie. Trochę jestem zmęczony, przyznam się szczerze, i tak lekkie klapki na oczach widać to było po tej partii, ale poszło, poszło. No wiem, że tutaj czarne były lepsze, no chyba goniec E4 było dobre. Ja bym zbił gońcem, nie wahając się ani chwili. Ale zagrał tak, powrót i goniec. Bierze D3. Wybitka. Pionkiem trzeba, no pionka wolnego trzeba robić. Weszła wieża, skoczek. No tutaj jest tragedia. Ale... I hetman E2. Tu już psychologicznie na niego dobrze pewnie zadziałało. Tutaj grożą opcje. Poszedł taki ruch. Dobra. Skoczek H3. Dobra. Koń A4. Długo to trwa. No i G4. No powinien olać tego piona, nie? Zostawić go w spokoju. Strata temp. Tutaj ma szybszą akcję. No ale wybił. Co mnie cieszy. Kleku ma 6,5. Mamy CM-a mimo wszystko, ale... no dobra, słuchajcie. Jedziemy. Czarne. Ciśniemy. E4. C5. Tu będzie koń F3. Trochę inny wariant liczby. Teraz spróbujemy zagrać A6. O, D4 już jest spoko. Dla czarnych już jest spoko. Będzie... rozwój bezproblemowy. Już skoczka na B5 nie ma, słuchajcie. To jest ważna sprawa. Ej, tutaj się gra chyba... O, jak dobrze pamiętam. Koniec tu, czy tu? Dobra, zagramy tak. Skoczek to tutaj. Hetman wchodzi na A7. No już musi myśleć. Nie, karokana nie gram. Nie gram karokana. Aha. No wyprowadzam skoczka, grozi wzięcie, tutaj jakiś strzał, już nie. Jest ruszada, jest. Tu mamy 2d6. Dobra, tu mam piękny ruch teraz, grozi skoczek d4. No to już w ogóle 0-1 powinno być, słuchajcie, no normalny rozwój figur, ale te a6 to jest taki ruch kąśliwy, jak ktoś nie wie jak grać, a jednak tutaj się... stara bronić. Słusznie. Czy taki ruch wchodzi? Ktoś mi podpowie. No zagram taki ruch. Jak zbije, to zbije tam wieżę. Potem tu. Jakość. Goniec E2. Dobra. Pełna mobilizacja, moi drodzy. Jeśli goniec, to nawet gońcem tutaj chyba trzasnę. Skoczka mam silnego. Tak zrobimy i utrzymać przewagę. Wieża C8. A jasne, że tutaj wieża G1 jeszcze jest. To są te dylematy, czy brać te gońce, czy brać tutaj to, okej. Okay. No tutaj zagrał, okej, okay, szybko zagrał. Kusi mnie w ogóle bicie na A3. A trzeba podjąć jakieś decyzje takie praktyczne, mi się wydaje. Aha. Dobra. Żebym czegoś nie podstawił. Na wszelki wypadek. Chociaż G6 można było chyba zagrać bez problemu. Dobra, gram G6 teraz. Żeby skoczka na H5 wstawić. Dobra, skoczek H5. Tu? No tu. O, też ryzykowana sprawa. Wybił. Dobra. Aha. Skoczek na D5 wchodzi, bardzo nieprzyjemny ruch. Ale czekajcie, czy ją hetman C7 teraz.
Kurczak D5. Jeszcze mam hetman D7. Taki ciekawy ruch. Żeby wieżę tutaj atakować. Jak wieża odejdzie, to na F3 mam strzał. Hetman nie może bronić. Tak, tu jest dobrze, słuchajcie, tu jest dobrze. Tylko czasu mało, trzeba uważać. Trzeba uważać. Goniec obronił. Dobrze obronił. To teraz tak, bronię skoczka. Tu na C2 teraz wisi. Grozi wzięcie w ogóle chyba na C3. A tu jest król odsunięty. O, rety, rety. Atakujemy. Tutaj atakujemy. Skoczek E6, koniec D4. Jeszcze coś takiego widzę. Że nie ulega wątpliwości, że to jest pozycja wygrana dla czarnych, tak? Tylko to trzeba wykończyć. Aha, dobrze gra. Zagrajmy tak. Okej, tak, no muszę uciekać niestety. Skoczek D5. Skoczek D5 będzie groźny. Trochę jednak pochrzaniłem. No dobra, oddam tą jakość, to nie mam wyjścia. Aha. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tutaj bicie nie jest dobre, bo wybijam goniec D4. Aha, wymienia mi hetmany, kurczę. Wieża na H3 na szczęście nie ma gry. To też jest bardzo istotne. Dobra. Piona wziąć można. Moi drodzy, jest dobrze. Ostrożnie, asekuracyjnie. Mamy czas. Dużo ruchów. Dobra. Idziemy jakoś tak. Się nie ma co czaić. A jeszcze tak. No mogę to. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Mamy to. Jest rekord. Słuchajcie, 7 na 10. Wow. Aż mi tutaj płachta moja spadła. Co za... O kurczę, płachta. Nawet ona nie wytrzymała tych emocji. Wybaczcie, już poprawiam. Mamy rekordzik. Mamy rekordzik. Dobra, chyba działa wszystko. 7 na 10. No ale trochę szczęścia miałem też w kojarzeniach, bo nie grałem z jakimiś tam super arcymistrzami, tak? Więc, no ale rekord to rekord, moi drodzy.
Jest dobrze, jest dobrze. 7 na 10, no to już jest jak dla mnie rekord nieźle wyśrubowany. A więc się cieszę z tego niezmiernie. Tutaj wam zdradzę jedną bardzo ważną rzecz w Sycylu, że jak się gra C5 i A6, to jak przeciwnik gra D4, to już się czarnymi bardzo cieszymy z tego powodu. Tu z moimi uczniami będę ten wariant też robił, jak ktoś będzie zainteresowany. I no dobra, ale poczekamy do końca, zobaczymy, które miejsce zajmę. No nie będzie to w 8 na pewno, ale 7 na 10 jest dobrze. Też ciekawy jestem, który będę z Polaków dzisiaj, więc wyszło fajnie. Dzięki serdecznie ludzie za gratulacje, dziękuję bardzo. Przypominam, jutro 18:30, 23 września gramy turniej szachusiowy. No wprawdzie w pierwszej trójce nie jestem, ale Nakamura wygrał, ale będą grać oczywiście dalej. Zerkam, gdzie jest szachuś. No Buchoc będzie słaby, ale zobaczcie, już tutaj siódemeczki się pojawiają. 59 miejsce, no! Moi drodzy, ale jestem zadowolony, wow. Nieźle, nieźle. No tam w ogonie z tych siódemek tak naprawdę, ale... No ale jest, no 7 punktów to 7 punktów. Czyli jestem na 59. Patrzymy, jakiegoś Polaka szukamy. Gaju Czes też ma 7 na 10, ale Buchholz wyższy, czyli grał z lepszymi. Werdest. Kim jest Werdest? Nie wiem, czyli jestem trzeci z Polaków w tym momencie. Mistrz Fide jakiś sobie nieźle pograł. 7,5, ładnie. Ładnie, więc może też będzie w zasięgu. Szukamy kolejnego Polaka. Czy jest jakiś Polak na horyzoncie? Nie, nie jest. Chyba trzeci z Polaków, słuchajcie. Chyba wyszło... tak, trzeci z Polaków. No, dobra. Moi drodzy, dzięki za kibicowanie. Materiał za jakiś tam czas będzie na pewno na YouTubie. Mamy rekord. Jest świetnie, no. Dzięki za obecność. No trzymajcie się, dobrej nocy, dobrego dnia. Do zobaczenia. Hej.